Czy umiałabyś policzyć 15 do potęgi czwartej? 15 do potęgi czwartej. Chcesz, żebym powiedziała, ile to jest, tak? No, jakbyś się wzięła do tego liczenia? No jakbyś to się zabrała za to. Sobie napisała, co to znaczy, że to jest 15 razy 15 razy 15 razy 15, tak? Tak. Ale policzyć to już za trudne. Obliczyć, mówiąc szczerze, a nie policzyć. No dobrze. Obliczyć. Bo już w pamięci 15 razy 15 to ja nie umiem. No to przydałby się tu nam kalkulator, ale wiesz, że czasami to można to trochę policzyć łatwiej. Powiedz mi, to na pewno wiesz, 15 to z czego się składa ta liczba? Na przykład 3 razy 5 to będzie 15. Świetnie. A, czyli na przykład mogę to napisać w ten sposób. 3 to jest kropka razy 5 i razy 3 razy 5 i jeszcze raz 3 razy 5 i to jest raz, dwa, trzy i jeszcze raz 3 razy 5. O, i to będzie to samo. No tak, a ponieważ mnożenie jest przemienne, to weź zbierz wszystkie trójki razem i wszystkie piątki razem. To tak, jedna trójka, druga, trzecia, czwarta, czyli mamy trójkę do czwartej potęgi. Tak. I to razy piątka też do czwartej potęgi, bo też jest 4. Tak jest. Czyli zobacz, 15 do czwartej zamieniłaś na... Na 3 do czwartej i 5 do czwartej. 3 do czwartej mnożone razy przez 5 do czwartej. No a gdybyś wzięła na przykład 21 do potęgi siódmej. No to mogę tak samo zrobić. Co to znaczy tak samo? To znaczy zastanowić się, co to jest 21 i 21 to będzie 3 razy 7. Tak. Czyli 3 razy 7 do potęgi siódmej. Tak. I co dalej byś z tym zrobiła? No i dalej mogę to jeszcze napisać tak, że to jest 3 do siódmej razy 7 do siódmej. A skąd to się wzięło? Skąd to się wzięło? No to, to się wzięło z innego przedstawienia takiego działania. Z jakiego przedstawienia? No jakbym rozpisała sobie według tego schematu. Tak. No to wyjdzie mi właśnie coś takiego. Albo coś takiego. Coś takiego. Tak jest. 3 razy 7 siedmiokrotnie. To mamy w tym 3 iloczyn 7 razy 3 i iloczyn 7 razy 7. I rzeczywiście jest 3 do 7 razy 7 do 7. A czy potrafiłabyś jakoś to uogólnić? Jeżeli masz iloczyn dwóch dowolnych liczb, nie zerowych. No dobrze, czyli na przykład liczby A razy B i liczby B. I to wszystko w nawiasie do potęgi n. A i B są różne od zera. N jest całkowite. A i B są różne od zera. No to to mogę napisać jako A do n razy B do n. Tak, widzisz skąd to się wzięło, prawda? No to znowu jest analogiczne do tego tak. Zapisu. Tak, rozpisanie najpierw A razy B, A razy B, A razy B, tyle razy ile trzeba, a potem skorzystanie z przemienności mnożenia. I to jest potęgowanie iloczynu. Dzieleniem? No zobacz, weź na przykład 9 do potęgi trzeciej dzielone przez 4 do potęgi trzeciej. No to bym musiała sobie rozpisać. Najpierw weź jako iloraz.
jako ułamek. Ułamek, no właśnie chciałam tak zrobić. 9 razy 9 razy 9, a to jest 9 do potęgi trzeciej. Tak. I to dzielę przez 4 razy 4 razy 4. Tak, bo to jest 4 do potęgi trzeciej. Tak. Czyli to masz, możesz napisać, że to jest 9 czwartych równa się 9 czwartych razy 9 czwartych. I razy 9 czwartych. Czyli, żeby to krócej zapisać? No to będzie 9 czwartych do potęgi trzeciej. Tak. I widzisz też, że to też można uogólnić, prawda? Jeżeli weźmiemy sobie liczby dowolne, niezerowe, a, b różne od zera i napiszesz a dzielone przez b do potęgi n tej, to to będzie równe a do n tej przez b do n tej. No właśnie, i to jest potęgowanie ilorazu. Tak, i te obie reguły, które tutaj zapisałaś, one są bardzo istotne w działaniach, zarówno jeżeli spojrzysz na to a razy b do potęgi n tej równe a do n tej razy b do n tej, jak i w tą drugą stronę, że a do n tej razy b do n tej równa się a razy b do n tej. Na przykład... Poczekaj, niech ja dobrze zrozumiem. Mówisz o tym, że mogę patrzeć na to w tę stronę, tak, albo w drugą, tak? Używać to albo w jedną, albo w drugą stronę. To jest bardzo przydatne przy różnego rodzaju obliczeniach.